Siema, jedziemy dalej z Mad Games Tycoon. Zatrudniliśmy nowego pracownika bez event, że jest więcej legendarnych pracowników do zatrudnienia. I takiego sobie zatrudniliśmy. Niestety jesteśmy na skraju bankructwa, także robimy nowy silnik. Dobra, niech będzie coś takiego. Zoptymalizowane pod strategię, bo teraz jest moda strategia RTS. Cechy. To. Prosty silnik 3D. Tylko problem jest taki, że tyle pieniędzy na to trzeba będzie ogarnąć. No. Muzyka 8-bitowa. Damy 50 tysięcy. Zmienimy trochę strategię. Ale damy 20% udziału w zyskach tylko, albo nawet 15%. Mam nadzieję, że to pójdzie. Potrzebujemy 300 tysięcy na to. Dobra. Bierzemy pożyczkę. Jak to się nie uda, to będzie tragedia, naprawdę. Dałbym tu jeszcze jednego gościa, tylko czy ja go zmieszczę tutaj? No właśnie, nie bardzo. No dobra, niech będzie tak. On jest tu poradzą, mamy legendarnego pracownika. Czy jest jeszcze jakiś legendarny? Jest. Dobra, bierzemy go. I zwolnimy sobie jakiegoś typeczka, pracownicy, jakiegoś najsłabszego. A, ja jestem najsłabszy. Dobra, tego typa zwolnimy. Gitarka. I teraz tak, co to jest za gościu? Pyk, pyk. Powinno pójść dużo szybciej, dokładnie tak. Także mamy dwóch legendarnych pracowników. Mam nadzieję tylko, że wyjdziemy na plus na tym silniku, bo jak nie, to będzie GG. Jak nie wyjdziemy na plus na tym silniku, to będzie nasz koniec. Nie wiem, spróbujemy to zrobić. To się chyba nie uda. Chociaż 4 tygodnie. Dawać typy, dawać. Na minusie jesteś. O Jezu, ten co poszedł jeszcze pograć. I ten też. Nie, nie uda się. Chociaż udało się. Dobra, jesteśmy uratowani. Kozak. Robimy kolejne. Czekamy, aż się sprzedadzą jakieś licencje na silnik. Zlecenia to jest jedyna rzecz, jaka nas ratuje aktualnie. Dobra, oni sobie tu robią zlecenia. Czy mamy jakichś pracowników legendarnych? Nie ma. Oni mogą sobie coś ogarnąć. Lepszą grafikę na pewno do naszego silnika przydałoby się. Dziwne. Co jest? Dziwne, że nikt nie kupił jeszcze licencji na nasz silnik. To jest ciekawe. Czemu nikt tego nie kupił? Powinno się udać na spokojnie. Dobra, mamy to. Potrzebujemy teraz pieniędzy na rozbudowę naszego biura. Film interaktywny, gatunek. Nie mamy żadnych zleceń aktualnie. O, jest zlecenie. Powinni sobie poradzić. Czy jest jakiś pracownik legendarny? Nope. Musimy powiększyć nasze biuro. Tylko problem jest taki, że na to potrzeba pieniędzy. A nikt nie chce kupować naszego silnika. Nie bierz udziału.
Dobra, kolejny. O, ja za to nie wiem, czy zrobimy. Zrobimy? Zrobimy. Tak, mamy to. Dobra. Nice. Mamy 600 tysięcy aktualnie. A, proste przerywniki. Dobra, bierzemy to. Izometryczny silnik 2D. Sobie to badają. Kolejne zleconko. Czy my coś mamy? Nie mamy żadnego pracownika lepszego. Dobra, wiecie co? Pozamieniamy ich. Te badania muszą pójść szybciej. To jest kozak. To jest lamus, dobra. Damy wszystkich na badania, jak się tylko da. Bo zaraz musimy zrobić jakiś kolejny silnik. Jak ogólnie to wygląda, jeśli chodzi o silniki? Cechy, 24 cechy. 50 tysięcy, 40% udziału w zyskach oni mają. A jak ja bym dał 20 tysięcy koszt i 50% udziału w zyskach? To brzmi jak plan. Dobra, teraz musimy zrobić przygodowa rycerze. Przygodowa, okej. O, gatunki, przygodowa, lecimy. Zrobimy zaraz sobie nowy silnik. Problem jest taki, że tutaj trzech nie mogę usadzić, bo to jest za malutkie, nie przemyślałem tego. Dwóch kozaków musimy tu dać. Daniu engine. Okej. Przygodowa. To. W sumie tego nie trzeba. Dobra, damy wszystko. 460 tysięcy. Okej. 50% udziału w zyskach. I damy 20 tysięcy. No i zobaczymy. Czy ktoś tym razem kupi nasz silnik? Mam taką nadzieję. Bo poprzedni silnik się w ogóle nie sprzedał. Ani raz chyba nie zszedł. Silniki. No. Zero sprzedanych licencji. Damy 30 tysięcy. I udział w zyskach 20%. Problem jest taki, że nasze silniki mają 12 gwiazdek. A ich silniki mają 24 gwiazdki. O co chodzi? Więcej śmietników powinienem mieć. LOL? No róbcie ten silnik szybciej. Musimy kontrakty zacząć robić, bo bankrutujemy. Go, 200 tysięcy kontrakt. Znowu jakiś silnik jest dostępny. Dobra, sobie może zapiszę. W razie czego. Bo nie wiem, ile mogę mieć na minusie. Ale póki co ani jeszcze jeden silnik nie poszedł. Niestety.
Kolejne 200 tysięcy. Zaawansowany silnik 3D. Dobra, dawaj to. Ile nasz silnik ma w ogóle gwiazdek? Silniki. 12? Czemu udział w zyskach tylko 20%? Jak dałem 50. A nie, bo to jest ten silnik. 18 gwiazdek, dobra. Tak, tutaj ma być 20%. O, tutaj ładny dochód poszedł. Tutaj damy za 3000. Raczej nikt z tego nie weźmie. Ale może akurat ktoś się skusi. Dobra, czekamy aż ktoś zrobi coś na tym silniku. Dobra, kolejny kontrakt gotowy. Nie, bierz udziału. Co, może spróbujemy jakąś grę znowu zrobić? Ma jakiś plusik, to nie jest dobry znak. Nie wiem, czy mam wystarczająco pieniędzy, żeby jakąś grę zrobić. Tak naprawdę, mamy kontrakt kolejny. O Jezu, tego nie zrobimy. Ale wtopa. No, będzie wtopa. Będzie wtopa jak nic. Chociaż 3 tygodnie, 70%. Tydzień. Dobra, mamy to. Kozak. Stwórz grę. Przygotowa rycerza. O. Wielkość gry. B+. Wszyscy. Nie mam rycerzy. Chyba raczej nie zdążę zrobić gierki. Chociaż? Musiałbym tu dokupić biurka, żeby po prostu ich zamieniać. Bez tych biurek. W sumie to jedno biurko muszę dokupić. Eternal Fantasy. Pudełkowa. B+. Wszyscy. Tematu jeszcze nie zrobiłem. Rycerze. Temat. Rowery. Ryby. Rycerze. Dobra, oni sobie za szybko we dwóch zbadają. Są kozakami. Sing, sing, nie. Not pain, dobra. Wszyscy, temat rycerze. Pod temat brak. Gatunek przygodowa. Poboczny gatunek. Nie, nie, nie. Na naszym silniku, bez licencji, 500 tysięcy. Udział w rynku 0%, 44%. Coś jeszcze możemy kupić?
I co to ma być? Przygodowa rycerza. Czyli bardziej grafika, fabuła. Tak mi się wydaje. Coś takiego. Atmosfera. Tu. I tu. Chociaż tak pół na pół bym dał. I teraz tak. Dźwięki najmniej. Grafika wydaje mi się najbardziej. I gameplay. Za dużo cech. Obsługa joysticka. Dobra, to bez 3D, jak gierka ma być 2D. I bez sprite w sumie. Więc 15 tysięcy. Bierzemy pożyczkę. To się musi udać. Jak to się nie uda, to koniec. To będzie nasz koniec. O! Sprzedała się licencja. 20 tysięcy do przodu jesteśmy. Dobra, co? Widzimy się, jak gierka się stworzy. Dobra, mamy naszą gierkę. Zobaczmy. Mamy minus 140 tysięcy i chyba pół miliona długów w banku, więc... Jak ta gra nie wyjdzie dobrze, to będzie koniec. Czy ktoś ma przygodówki? On ma przygodówki. Dobra, jedźmy. Zero gierek. 57%. Okej. Okay. Może coś zrobimy na tym. Aktualizację, stworzymy łatkę sobie. 30 tysięcy. Nie mam pieniędzy tyle. Pytanie, czy ta gra tyle zarobi na siebie. Dobra, weźmiemy pożyczkę 250 tysięcy kolejną. I zrobimy sobie tą łatkę. Mam nadzieję, że wyjdzie w miarę szybko. Okej, okay, dostałem informację, że moje gry sprzedają się bardzo dobrze. Ale powinienem zainwestować w zabezpieczenia antypirackie. Proszę, żeby trochę poszło, chociaż na plusik troszkę. Ale fajnie się sprzedaje ta gierka. Ona chyba nawet na plus wyjdzie. Ciekawe, czy uda nam się... Ale nie mamy najlepszej gry roku. Ale ładnie, wyjdziemy na plus jak nic na tej gierce. Już 50 tysięcy na plusie jesteśmy. Ale kozak, 160 tysięcy. Jakby się jeszcze te błędy udało ogarnąć. To gierka chyba szybciej wyleci ze sprzedaży, tak mi się wydaje. Zanim uda nam się ogarnąć te bugi. Te błędy. Mamy szum, 4. 500 tysięcy na plusie. Dobrze, dobrze, dawajcie, dawajcie, typy. 14 tygodni sprzedaży. Mamy pół miliona na plusie. Spłacamy kredyt, cały. A, mamy prawie milion. No i mamy 500 tysięcy nam zostało. Dobra, udało nam się wypuścić łatkę. No ale niestety. Nic ta łatka chyba nie dała. Nie możemy wydać aktualizacji ani nic innego. Ale ładnie zarobiliśmy na tej gierce. Tylko nie na tyle dużo, żeby coś zrobić teraz. To co? Wracamy do kontraktów chyba. Tak mi się wydaje. Mamy 500 fanów, więc jest okej. No i co? Gierka się udała, zarobiliśmy. Wyszliśmy z długów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.